Także siema, witam was w kolejnym vlogu. Dzisiaj sobie jeździmy na polu pod kukurydzę. Nie uprawiamy, tylko była tu wysiana sól potasowa. Tą sól potasową przykrywamy po prostu kultywatorem, bo mamy dzisiaj 28 marca. Termin na uprawę to jest tak wcześnie. O Jezu, ale mijaka zrobiłem. Widzicie kamerę na głowie, już pierwszą mijak. Sól potasową tutaj wysialiśmy. No i tu jest ogólnie stanowisko, będzie pod kukurydzę 3 hektary przeszło z hakiem. Jeździmy sobie, agregat to jest z 98 roku firmy Parmet. No tam wiadomo, trwaciarza jak to w tych czasach było. Najprawdopodobniej 5 metrów, 1,20 m segment jeden, bo on jest składany z 4 segmentów. Jeździmy sobie na polu, gdzie było ślipowane, znaczy włókowane. Ja nie włókowałem, nie pytajcie się mnie, jak nie powiecie dlaczego ślady, bo była sól wysiewana. I były już wstępnie zbierane kamienie. Tak, kamienie. Zbieraliśmy już kamienie, ponieważ na tym polu jest dużo kamieni, nie powiem. Ale dużo i zbieraliśmy je. Trochę ich było, z tych 3 hektarów przeszło trochę. Jedziemy sobie powoli, mamy tam godzinę, którą 11. 12 już, bo 12:18. Fajnie się bezwiecznie. Właśnie bez wiaterki sobie fajnie było na opryski, ale niezbyt na opryski, bo jest. Na opryski jest niezbyt, ponieważ przymrozki mają być. Co mi się tu kamień wybrali? Muszę być zobaczyć. Pan zestaw pokażę przy okazji. Kamień. Jak jest to, ja mam tu wyciągnąć? Młotek. Bez młota to nie robota, co nie? Teraz, o Jezu, przepraszam znowu. Młotek. Rękawiczki weźmiemy, bo to wiecie. Czy ciepło 15 stopni? Bez wiaterku to na krótki rękaw sobie można. O, proszę. Ładnie. Przeszedł. Dobra. Tu macie zestaw ładny. Zetor. 6-4-1. Z turem. Fajnie. Tu widzę, że za szybko nie nagrywałem, bo widzę, że już jedzie. A nie, to w sumie to nie wiem, czy to jedzie. Dziadek, czy sąsiad z szczepą, z obołnikiem. Ale chyba sąsiad, bo tura nie ma. No, także my tu sobie, o. Fajnie sobie to wszystko tu zrobiliśmy. Ja zaraz zobaczę tego, wrócę, tylko zaraz się nagrywa, bo kamera mi świrowała i jak wkładałem ją na głowę, to mi się przekręcała, więc zobaczę teraz i wrócę. Także już wracam. Wstępnie zacząłem sobie materiał, zacząłem, że jest trochę kamera za nisko. Także jedziemy. Dalej, o. Sobie odłożymy, jedziemy. Są siadyta, 60 wraz z rzutnikiem. Także agregatujemy sobie, tutaj trochę zajeżdżam, byłyby, wiecie, wyrównać to, bo nierówno.
to jest Nie. Myślałem, że się zapchało, ale to nie jednak. Sucho, deszczu nie ma. Znaczy na... Dzisiaj mam sobotę, na niedzielę do pogody. O! Jakbyście takie coś słyszeli, to spokojnie to nawet agregat, bo jest na tulejkach, nie na łożyskach. Po prostu tulejki zaczynają piszeć w niektórych momentach, ale... Mi to ten zrobimy. Ja sobie ogólnie stawiam duży poprzeczniak, ja lubię duży poprzeczniak. Bo się nie muszę męczyć z nawracaniem. Sobie ładnie na 2-3 razy zawracamy i... Luks robota! Tu na dole ziemia lepsza, którą gorsza, ogólnie nowa dzierżawa. Jakby tak nie patrząc, o, dziury po kamieniach, dosyć głębokie. Bardzo. Wiatr, znaczy kurz nie przejdzie. Twardo, twardo jest. I agregat nie chce wchodzić. Ale daje radę, znaczy twardo jest tak, tam na dole i tam jest taki kawałek. Jest naprawdę twardo, że aż łapki wyskakują sprężynowe. No ale cóż, no. Nie chcę padać, jakby popadało też było lepiej. U nas ogólnie po okolicy to już kilka osób zaciało buraki. No ale się w burakach, gdzie przy niepewnej pogodzie, przy przymrozkach to... To jest trochę wywalanie pieniędzy. No wiadomo, jak jest przymrozek, to może wielka prawdopodobność po prostu nie zejdzie nasiono. Ale my ogólnie mamy termin na kwietnia ze spokojem, jak mrozy przejdą. Bo dzisiaj mamy sobotę, dzisiaj mamy piękną pogodę, jutro mamy niedzielę. Ma już temperatura się obniżyć. Ma już być 6 stopni, wiatr i przelotny śnieg z deszczem. No i w nocy przymrozki do minus 4 praktycznie. I to jest, wiecie jak to jest. Tak samo nie pryskać na grzyba, bo tak, pszenice już tego proszą, wszystkie zboża. Ale popryskać i jak ona ma, jak środek ma nie zadziałać, to lepiej w ogóle nie pryskać. O, ten kolega ora, gdzie? Dorsus 912? Chyba i fuch, wszystki Bobby Lemken. Bo musiało się zapchać akurat przy końcu. No, już trochę słomy wejdzie, bo to wiecie, kultywator nie też nowy, to już też trochę jest masłem przejechany. Ale on to tak właśnie dziwnie jeździ czasami. Tak, tak. Jedzie się za szybko, zostawia rowki połapać. Jedzie się za wolno, to zostawia rowki połapać. Zależy jak mu się chce temu agregatowi. Ale kiedy się może nowy kupi jakiś fajny agro system. Co nie kodem miał nagrywać na kanale, ale nie wiem czy to mogę powiedzieć w ogóle. O, jedzie John Deere, ale to nie Niko chyba. Nie, no proszę, John Deere. Nieopisana beczka Niko to nie jedzie Nikodem. Nikodem jeszcze nie może jeździć po tej operacji. O, pole nierówne. Tak to jest, jeśli lepowanie na skos, znaczy dłukowanie. Pole jest bardziej nierówne jak było, ale... Co się zrobi, tak? Jak się nic nie zrobi. Ogólnie ciepło dzisiaj. Tam parę osób widziałem sieje buraki już. Znaczy wczoraj siali. Wczoraj był u nas firma Toral Gostyń. Znaczy nie u nas, tylko na okolicy Toral Gostyń. Ktoś może kojarzyć. Siewnik buraka 18 rzędów. Nie wiem jakiej marki, ale traktor McCormick. Ten starszy model z kanciatą maską. Siali, może 18 rzędów. Tak, poprzeczniaki od razu robił. Znaczy najpierw poprzeczniaki robił na burakach, co tak przeważnie jak nam się je, to jest tak, najpierw się je, najpierw się je długość, na końcu poprzeczniaki, no bo
tak siadzie od razu po przeszłej, jak i tego buraczka, buraka ugniatać. Dużo kamieni jeszcze z ziemi wychodzi. Jeszcze też jeździ, żeby... Jeździ, żeby to równo było. Przeszło, to fajnie. Jeździmy sobie, no. Kamieni jeszcze trochę jest za tym polu, ale kukurydza. No jeszcze może jak, bo to jest dopiero jeszcze raz będzie uprawiane, ale nie wiem właśnie, czy tym agregatem, czy będzie uprawiane od hydropato. Mamy ogólnie zestaw uprawowo-siewny w Unii, więc z przodu jest siewnik z hydropakiem, znaczy agregat z hydropakiem. Tam jest Unia Famarol chyba, znaczy nie wiem w sumie jak ten agregat się nazywa, to jest Unii hydropak, z przodu wał strumieniowy, 3-metrowy, dwa rzędy łapek prostych i z tyłu wał pakera. Tak, widzicie. Twardo, twardo tutaj. Ale nic zrobimy, no. Kamienie wyrywamy jeszcze trochę. No, także prawie połowa jest zrobiona. Tu na tą działkę był dawany obornik. Tamten obornik woziłem na vlogu, w dwóch vlogach, przepraszam. Znaczy nie wiem, czy nikogo ten drugiego vloga, bo drugi był nagrywany już późno, już ciemno się robiło. O, widzicie, jakie kamienie jeszcze pogłaziły. To trzeba później będzie jeszcze wziąć łyżkę, bo to jeszcze ogólnie tutaj bardzo wyszczana sól potasowa, 150 kg na hektar, chyba? Jakoś tak. I jest jeszcze do wysiania. Ale to przeciwnie, mocznik będzie. Mocznik jeszcze przeciwnie będziemy sypać. Ale nie podsiewać, tylko tak normalnie przed uprawą tą właściwą przeciwną. Bo teraz 3 tygodnie przed wysiać mocznik, to tam to jest bez sensu jest, tak? Także jeździmy sobie, jakaś kabina jedynka szosowa 1500-700 takich obrotów. Ale żeby jak tu jest właśnie twardo, to opuszczam sobie na potencjometrze niżej, zwalniam trochę, żeby on chociaż wbił się w tą ziemię, tak? Żeby mogę sobie dodusić pierwszą skibę, jakbym chciał. O, jak doduszę, w miarę jadę wolno, to fajnie, to nawet nie robi na tych twardej ziemi, taki lepszy niby tu jest, czy jak? A, nie wiadomo jak to jest. Ale dołki też zostawiam, bo jest nierówno posypowane. Ten dołki tu zostawiane, to mi się nie podoba. Ojciec też powiedział, ogólnie tu nie byłoby w ogóle agregatowane. Bez tego względu, że widzicie dużo zielska, po prostu kami się z przodu znowu. Aj. Ale małe przecież to dołki. Z tego powodu, że to było tak poślepowane, powłukowane, to po prostu dlatego jeździmy kultywatory, żeby to zielsko zerwać, tak? A tu już na dole znowu tak, miejscami gorsza ziemia, miejscami lepsza. Dobra, kręci się. Widzicie, to jest jednak minus tego agregatu, często zapycha, no. Minus. Mówię, 4-metrowy part. Albo, nie wiem nawet jak to jest. Bomet, part met, o. Bo pamiętam, że wczoraj poszedłem na tabliczkę znamionową. Coś mi się kojarzyło z bomę, ale pamiętam, że coś było z barkiem, to więc zmienić, bo
Bomet, Bartmet, jakoś tak coś tego. Ale widzicie, teraz w razie kamienie prawie były zbierane. No ale niestety no... Zaniebane trochę te pole, dużo kamieni. O! John Deere z beczką rozlewa Gnomowice tutaj. No wie kto to nawet jest. Szkoda, że Marcina z kanału Rolnik Atlas nie ma, by teraz nagrywać się dronem, bo bezwiecznie nawet wiatraki stoją w miejscu. Nagrywałby Nikodemowi trochę na sztawkę by dał. Ale no cóż, nie chcę przyjechać, bo dzisiaj sobota, oni też natłok na firmy mają. Jak to Atlas pisał. Nie wiem jak to nawet poprzeczniak, bo na poprzeczniaku to jak wchodziłem obornik, to tam dużo razy na poprzeczniaku przejeżdżałem twardo. Jakże nie wiadomo. Także za chwilę będziemy kończyć vloga. Gdzieś na górce sobie ładnie stanę. Pokażę wam jeszcze zestaw ładnie, bo tam jak patrzyłem, tak było pokazane, jak było pokazane. Trochę nie było widać. Ale czekajcie. Fajnie sobie stanę, o, cyk. Cyk, puch. Trochę nie umyłem go jeszcze. Zestaw tu. Mogę coś więcej o nim powiedzieć? Znaczy nie wiem, no. W sumie. Jak będzie widać, to będzie widać. O, tak nawet mogę zrobić, ale nie wiem. Zestaw, no. To jest zabezpieczony na bolcach. Oczywiście ramię się, jak ma ciężko, to się podnosi. Wiecie, nieprzemyślane, bo to polskie, to wiadomo, to nic nie przemyślane. Trzy rzędy łapek. Gredlic. Dwa wałki z tyłu, jeden wałek z przodu, jeden uzębiony. Dwa uzębione z tyłu, jeden płaski z przodu. Rozkładany na jednym tłoku. Znaczy tłok dwustronny. Dwusiłownikowy, jakoś tak. No ale widzicie, to już jest 98 rok, to jeszcze swoje lata ma. Nie wiem, dla mnie to jest trochę wiekowy ten sprzęt i te przykładowo regulacje już by trzeba było dać nowe, tu trzeba robić nowe cięgna. Wszystko, wałki z tyłu widzicie, trochę tak jadą, ale jakoś idzie, jakoś to idzie. Tu z przodu regulacja na tym i tu, o, widzicie. Tu jest dospawany, gdzie to było? A, nie będzie widać. Jest spawany, do tego jest ogólnie dospawany kawałek rurki 500 cm taki. I w środek wchodzi tulejka gumowa, plastikowa, jak zwał, tak zwał. Nie ogólnie tak chodzi, tu ma obudowę, żeby te tulejka. Ale ta, wiecie, to jest polskie, to miało być na łożyskach. Tu roku przerabiane, ale nie jest, no. Ziemia w miarę wilgoci trochę jest, ale za mało. Także wejdziemy jeszcze. O. Ja się będę z wami żegnał, bo to już chyba będzie... O, leprozy tak ładnie rozlewa. Ja się będę z wami żegnał, bo to już chyba vloga starszy tych minut. Także trzymajcie się, na razie.